Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Marcin Chruściel i jestem organizatorem wydarzeń Nowej Konfederacji. I mam przyjemność powitać Państwa na wyjątkowej debacie, nietypowej, ponieważ zorganizowanej we współpracy właściwie z kilkoma organizacjami. Debata zatytułowana Chiny Xi Jinpinga, konserwatywny zwrot czy wielki renesans. I jest to debata zainspirowana raportem naszych dwóch obecnych tutaj panelistów. Za chwilę wszyscy paneliści zostaną przedstawieni. Natomiast raport jest zatytułowany Komunistyczna Partia Chin i jej państwo, konserwatywny zwrot Xi Jinpinga. Jest to raport wydany przez Ośrodek Studiów Wschodnich. Z tego miejsca chciałbym jeszcze podziękować naszemu dzisiejszemu współorganizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Studenci dla Rzeczypospolitej. Nie przedłużając, chciałbym oddać głos naszej dzisiejszej prowadzącej, którą będzie pani doktor Katarzyna Golik, absolwentka kierunków mongolistyka i tybetologia na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, która bada chińskie inicjatywy, między innymi inicjatywę Nowego Jedwabnego Szlaku oraz 16+1. Także oddaję głos pani doktor. Państwu życzę udanej debaty. Zachęcam do zadawania pytań w części otwartej i bardzo dziękuję, że jesteście Państwo dzisiaj z nami. Pani doktor, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejsze spotkanie będzie miało głównego bohatera, którym jest raport Ośrodka Studiów Wschodnich, ale będzie też w tle pojawiał się inny bohater, to mam na myśli publikację Chiński Renesans, Wielki Renesans. Autorem tego drugiego opracowania jest profesor Bogdan Guralczyk, który jest sinologiem i politologiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy dyplomatycznej, także w krajach Azji. Publikacja ta jest pewną sumą reform chińskich, ale także jest spojrzeniem na specyfikę systemu politycznego, w tym też na partię. Ona się oczywiście będzie wszędzie tam pojawiała. Także z tego co wiem, profesor Guralczyk jest inicjatorem tego spotkania, za co bardzo dziękuję, ponieważ spodziewamy się ciekawej dyskusji z autorami owego raportu, przede wszystkim panem Jakubem Jakubowskim, który jest ekonomistą i antropologiem, a także doktorem Michałem Boguszem, który kilka lat spędził w Chinach w ramach studiów i pracy. Warto to podkreślić, że wszyscy dzisiejsi eksperci posługują się językiem chińskim i mogą bezpośrednio czytać dokumenty rządowe, dyskutować z przedstawicielami administracji czy nauki, wsłuchać się w głos ulicy. Dlatego to będzie relacja z pierwszej ręki. Oczywiście ona w wielu miejscach może się różnić. Jak myślimy o KPH, to jesteśmy obciążeni bardzo wieloma sposobami myślenia i problemem w ogóle badania tej instytucji. Jeżeli śledzimy dyskurs również międzynarodowy, to niektórzy poprzez sposób działania mówią o kapitalistycznej partii Chin, sinolodzy z klasycznym wykształceniem widzą w dyskursie konfucjańską partię Chin. Widzimy także różne podejście w obu publikacjach. Z jednej strony autorzy bardzo silnie odwołują się do korzeni leninowsko-marksistowskich i to jest ich zdaniem jakby główna linia ideologiczna owej instytucji. Wspominają też o elementach neokonfucjańskich, ale to jest właściwie jedna ramka, jakby rzecz wydaje się dosyć, z tego co rozumiem, dosyć poboczna. Za to jeżeli sięgniemy po publikację profesora Guralczyka, widzimy partię jako twór cywilizacji chińskiej z bardzo wieloma elementami specyficznymi dla państwa i kultury. Za to zaskakujące jest, że właśnie te wątki ideologii leninowsko-marksistowskiej wydają się pojawiać, ale też na marginesie. Widzimy tutaj zatem bardzo różny rozkład, rozłożenie akcentów.
ale chyba problem może być głębszy. Dlatego bardzo proszę o przedstawienie dzisiejszego bohatera, czyli Komunistycznej Partii Chin i na razie może w ujęciu statycznym, zarysie ideologii, w ogóle z czym my mamy do czynienia? Czy co jest formą, co jest treścią? Czy możemy w ogóle to określić w jakiś sposób? Dziękuję bardzo za głos. Cieszę się tak liczną publiką dzisiaj. I dziękuję za to zarysowanie problemu. Ja myślę, że to napięcie jest między tymi dwoma perspektywami. Mam nadzieję, że będzie bardzo płodne dla debaty i przybliży nam ku zrozumieniu tego, co się w Chinach dzisiaj dzieje. Ja może zanim odniosę się stricte do KPH, jedno takie ogólne zastrzeżenie, znaczy czas, w którym ten raport został wydany, dziś jest czasem specjalnym. Znaczy, ideologia i ideologiczne przedstawianie Chin wróciło do globalnej debaty, między innymi w wyniku działań Stanów Zjednoczonych, które zaczynają znów bić w tarabany zimnowojenne i konfrontować się ideologicznie z Chinami. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że do tej różowej, ale czerwonej okładki doszliśmy zgoła inną drogą. To znaczy zadaliśmy sobie przede wszystkim pytanie o to, kto rządzi w Chinach. To było coś, co na samym początku, zanim cokolwiek zostało napisane, to pytanie tutaj padło. I jakby ten marksizm, leninizm, ten komunizm, który przebija z naszej publikacji, jest tak naprawdę, chcemy, żeby był instrumentem zrozumienia, jak działa ten system polityczny. Komunizm ma oczywiście ogromny bagaż symboliczny, ideologiczny, który jest obecny także u nas i mieliśmy tego świadomość, że w ten sposób ten raport może być odczytywany. Natomiast staraliśmy się przede wszystkim pokazać tę matrycę leninowsko-marksistowską jako sposób na rozumienie tego, co się w Chinach dzieje, na dynamikę władzy. Tak? I teraz drugie zastrzeżenie, które się z tym wiąże, jest takie, że co mam nadzieję wybrzmi z lektury raportu, że my mówimy tutaj o Komunistycznej Partii Chin. Czyli nie mamy ambicji opisywania Chin jako całości. 1 400 000 000 ludzi, niezwykle starej, złożonej kultury, społeczeństwa, w którym różne prądy ideowe się pojawiają. Odpowiedzią na to pytanie, kto rządzi w Chinach, i zaraz się do tego odniosę, jest właśnie Komunistyczna Partia Chin, tak? 90-milionowa organizacja, na której się tutaj skupiamy, na której dynamice władzy się skupiamy i na sposobach, w jakich ona rządzi Chinami, się tutaj skupiamy. I jakby to taka uwaga wstępna, myślę, że też pole do tego, żeby te dwie narracje o Chinach mogły współistnieć. Znaczy my mówimy tutaj o partii. I teraz jeśli chodzi o to, czym partia jest i jak ją dzisiaj rozumiemy, bardzo krótki powrót do historycznej daty utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku. Marksizm, leninizm, ideologia, ale też takie know-how budowania państwa, to coś, co przyszło z zewnątrz do Chin. I trzeba powiedzieć, że było wówczas narzędziem emancypacji, to znaczy Chiny były w potwornej sytuacji, nie mogły zupełnie odnaleźć swojej drogi do nowoczesności. To rezultaty były tego straszliwie opłakane, zresztą po utworzeniu HRL również. Ale ten marksizm-leninizm, zarówno jako ideologia, jak i praktyka tworzenia państwowości, stała się atrakcyjna i ten początek partii komunistycznej w latach 20. XX wieku wiązał się z tym, że to było konkretne narzędzie do tego, żeby sprawować władzę, tak? Które zostało dostosowane oczywiście do realiów chińskich, stąd mówimy o socjalizmie z chińską charakterystyką, tak? To oficjalnie jest przedstawiane w Chinach. Natomiast ten fundament, który został wtedy położony, jest prawdziwy do dzisiaj. Od 1949 roku zmiany akcentów w obrębie partii, w obrębie Chińskiej Republiki Ludowej następowały, były korekty, były reformy, natomiast ten fundament systemu politycznego pozostał. Tym fundamentem jest państwo typu leninowskiego, które polega na tym, że istnieje partia, organizacja zewnętrzna wobec państwa, na wzór której tworzy się struktury państwowe. Tak? Państwo jest instrumentem, który ma dać partii możliwość rządzenia społeczeństwem, gospodarką i tak dalej. Państwo jest zbiorem mniejszym niż partia. Partia znacznie wykracza poza struktury państwowe. Tak? I ta, ta,
nadrzędność partii wobec państwa, nadrzędność partii wobec społeczeństwa czy gospodarki jest wpisane w kod genetyczny Chińskiej Republiki Ludowej, tak? Tej inkarnacji chińskiej państwowości. Oczywiście, i tu nie będę oczywiście robił skrótu z historii Chińskiej Republiki Ludowej, ale był to twór bardzo płynny, mieliśmy czasy maoistowskie, potem reformy Denga, które przyczyniły się do częściowego wycofania się z takiego ideologicznego ferworu, tak? I od lat 70. widzieliśmy w Chinach bardzo dużo pragmatyzmu. Natomiast niezależnie może od tego, jak ta ideologia głęboko kształtowała myślenie partii o sobie, to ten fundament, struktura państwa leninowskiego przetrwała i ona definiuje zachowanie partii, definiuje dynamikę władzy, definiuje to, w którą stronę Chiny idą. I tutaj może nie uprzedzając wypadków, bo będziemy to na części pierwsze rozkładać, jakby ta płynność i ta elastyczność Chińskiej Republiki Ludowej, która doprowadziła do, znaczy, której przejawem było te reformy, znaczy program reform i otwarcia z lat 70., te Chiny, które znamy dzisiaj, ta płynność i ta struktura, która została wypracowana wówczas, i co jest jedną z głównych tez naszego raportu, ona doszła do pewnego limitu. To znaczy Chiny na wielu płaszczyznach pogrążyły się w problemach z reformą swojego modelu gospodarczego, który przestał być wydolny, z napięciem między dynamicznym, rosnącym społeczeństwem, a tym sztafarzem, który tam wtedy był, z rosnącymi wyzwaniami międzynarodowymi. To wszystko postawiło Komunistyczną Partię Chin przed fundamentalnym wyborem, to znaczy w jaki sposób ta partia ma wejść w wiek XXI, i co zrobić z systemem politycznym? Czy on jest dostosowany, czy diagnoza była taka, że należy jakoś odpowiedzieć na te nowe wyzwania? I ten podtytuł naszego raportu, czyli konserwatywny zwrot Xi Jinpinga, to jest ta odpowiedź, która została udzielona. Debata w Chinach trwała, szczególnie na początku XXI wieku, w którą stronę Chiny mają pójść. Natomiast główna teza dotycząca Xi Jinpinga, którą tutaj zawieramy, zasadza się na tym, że Xi Jinping zaproponował partii, że przywróci fundament z 1949 roku, że zapewni, że partia będzie miała nadal nadrzędne miejsce nad strukturami państwa, nad społeczeństwem, nad gospodarką i że jej niezachwiana władza w Chinach zostanie utrzymana. Tak? I to jest w ten sposób powrót do tej pierwotnej idei. I ten powrót, mimo że ma nowy wymiar, bo wyzwania są nowe, to nawiązuje bardzo silnie do tego fundamentu marksistowsko-leninowskiego, co między innymi wiąże się z powrotem ideologii, tak? Ale ideologia to jest jedna, a druga to jest materia państwa i partii, a ona jest zasadzona na tym właśnie fundamencie. Nie. To może głos pana profesora. Dobry wieczór Państwu, dziękuję za przybycie tak późną porą, jeszcze to nagrywane jest, to potem będzie można się odtworzyć. Ja chciałbym kilka uwag wstępnych, przede wszystkim cieszę się, że się spotkaliśmy, no bo to są jednak dwa pokolenia. Nie wiem, dokładnie nie sprawdzałem, ale podejrzewam, że ja pierwszy raz w Chinach byłem, kiedy wyście się jeszcze, panowie, nie urodzili. Co daje trochę inną perspektywę i patrzenie. Cieszę się, że jest ten wasz raport, który mnie poruszył i dlatego parłem, żeby do tej rozmowy doszło, bo jest, pan ma rację, moment osobliwy i sytuacja jest zwrotna. To znaczy dwa lata temu, a dziś rozmowa o Chinach byłaby inna. Kontekst międzynarodowy jest taki, że Amerykanie przeszli po czterech ponad dekadach zaangażowania w Chinach do ostrej strategicznej konfrontacji. Jest to zupełnie inny etap. Natomiast ja bym chciał rozmawiać rzeczywiście o raporcie i wokół niego. I jeśli chodzi o raport, to panowie się, i to w zasadzie w tych słowach wstępnych też zostało powiedziane, samo niejako definiują, że próbujecie dokonać analizy takiej marksistowsko-leninowskiej. Otóż
jako osoba, która ponad połowę życia spędziła w systemie marksistowsko-leninowskim, ja panów rozgrzeszę. Nie jesteście marksistami, leninistami, nawet to wam nie grozi. Jedyne, co można wam zarzucić, to jesteście coś w rodzaju kremlinologów, to się kiedyś nazywało, czyli tych, co patrzą, kto ma ucho Xi Jinpinga i jak to jest poustawiane. Nie słyszałem takiego neologizmu, że byłby Chunnanhajolodzy, bo to, co oznacza, że jednak do analizy Chin trzeba innych narzędzi stosować. Zaskoczę panów, ale ja z główną tezą się zgadzam. To znaczy, że tu jest zwrot. Nie mam dla mnie żadnej wątpliwości, że za Xi Jinpinga jest czwarta cezura głęboka w chińskich reformach, które się zaczęły od Deng Xiaopinga w grudniu 78. Potem cezurą był wcale nie plac Tiananmen, na którym przydarzyło mi się być, nawet książkę napisać, tylko 92 rok, początek koncepcję i testament Deng Xiaopinga, wyciągnięcie przez Chiny wniosków z rozpadu ZSRR. Potem trzeci zwrot, którego my nie dostrzegamy i panowie w tym raporcie też nie za bardzo, ale jakby jest inna analiza, bo dotyczy partii, to jest przyjęcie Chin do WTO i to Chiny stały się zwycięzcą globalizacji. I czwarta jest właśnie dojście do władzy Xi Jinpinga. Z tym, że ja mam pytanie otwarte dla nas do debaty, czy to jest konserwatywny zwrot, czy to jest może jeszcze coś gorszego, czy to nie jest zwrot neomaoistowski, a neomaoistowski to byłby bardziej lewacki. Tu jest kwestia zasadnicza pytania. I teraz jeśli chodzi o jeszcze dwie rzeczy, które chciałbym powiedzieć. Ja rzeczywiście nie analizuję samej partii, bo pan Jakub tutaj przed chwilą powiedział, że partia jest zewnętrzna wobec państwa. Nie, partia w Chinach to jest państwo. Partia to państwo. Jest taka wspaniała, bardzo ważna książka, do którejście chyba nie sięgnęli, Chen Yongniena, bardzo cenionego przeze mnie chińskiego intelektualistę od połowy lat 90. w Singapurze, który zdefiniował partię jako organizacyjnego cesarza, a ja ją definiuję jako zbiorowego cesarza. I zwrot jest w tym względzie, że od zbiorowego cesarza, którego próbował robić Deng Xiaoping, bo wcześniej w tyłek dostał, żeby nie było jedynowładztwa, a powraca jedynowładztwo i rządy Xi Jinpinga coraz bardziej asertywne, coraz bardziej autokratyczne, coraz bardziej jednorękie. I wreszcie jako profesor przyznaję, że zawsze mnie razi, jeżeli powiela się tylko zachodnie tezy, jeżeli się powiada tylko zachodnią literaturę. Tu jest jedno odniesienie do jednego z panów autorów. Nie ma żadnych autorów polskich. Pal licho już mnie, bo to, żeście mnie nie docenili, to tylko o was świadczy, że macie ideologicznego hopla, a czym bardziej was skrytykuję, to będziecie mieli większą czytelność, więc się wcale tym nie martwcie po tym dzisiejszym spotkaniu. Natomiast to, że nie doceniacie chociażby kolegów, czy z Ośrodka Badań Azji w Mierzejewskiego w Łodzi, czy chyba tu siedzą tam gdzieś na końcu z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Warto jednak oceniać to, co się u nas robi, a cudze chwalicie, swego nie znacie. Wydaje mi się, że odniesienie do tego, co się robi u nas, jest ważne. I ja myślę, że to tyle, bo potem rozumiem, że wyjdziemy w kwestie bardziej merytoryczne, a to były uwagi moje ogólne. Dziękuję bardzo za wstępne uwagi, ale cały czas nurtuje mnie problem przedstawienia tego głównego bohatera. Czy jest to organizacja przypominająca podobne organizacje w innych krajach? Tutaj Jakub Jakubowski mówił o problemie kolonialnym i dekolonizacji. No przecież podobne niby struktury powstawały gdzie indziej. Także warto by było może wspomnieć, jak ta instytucja funkcjonuje, bo tutaj profesor Góralczyk zwrócił uwagę, że to jest organizacja w jakimś sensie pluralistyczna, a rzeczywiście to nie jest monolit, o czym zresztą w raporcie mogą państwo przeczytać. Chyba takim cennym elementem jest wskazanie przede wszystkim frakcji, o czym może nie zawsze się mówi w samych Chinach, ale także tych graczy jest bardzo wielu.
Mamy Armię Ludowo-Wyzwoleńczą, niby podlegającą partii, ale też mającą własne interesy. Mamy także, no tutaj nawiążę do Rogera, nie wiem jak się to francuskie nazwisko wyczyta, Farigota, Tajne Służby Chin, gdzie też jest niejednoznaczność, czy pies merda ogonem, czy ogon merda psem. W kontekście afery Bosilaja służby specjalne też się przewijają. Mamy bardzo wiele podmiotów, takich jak na przykład szefowie molochów państwowych, którzy mają bardzo wiele do powiedzenia. Mówi się, że niekiedy nawet więcej niż ministrowie, którzy są właściwie tym nie narzędziem partii, ale narzędziem administracyjnym. Czyli właściwie kto jest graczem w tej partii, jakie są najważniejsze, powiedzmy, segmenty, jaka jest tam wewnętrzna dynamika? Do naszego Chong Nanhai loga przekazuję. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, ja myślę, że tu są dwa aspekty, które musimy zauważyć. Pierwszy to jest, czy partia jest partią marksistowską i właściwie moglibyśmy, tak mi się wydaje, moglibyśmy zacząć od tego dyskusję. No i jaka jest dynamika jej wewnętrzna. I naszym zdaniem, w naszym raporcie tak napisaliśmy, że jest to jedno z drugim powiązane. Jeżeli spojrzymy na historię Komunistycznej Partii Chin, jej płaszczyźnie ideologicznej, to zobaczymy, że ta partia komunistyczna na początku była tylko z nazwy, a tak naprawdę cały proces historyczny na poziomie ideologicznym to jest proces marksizacji tej organizacji. Na początku to była zbieranina radykałów, lewicujących, antykonserwatywnych, młodzieży, radykalnych intelektualistów, która była wyłowiona przez Kurta Snivelta, agenta Kominternu, który przybył do Chin z jednym zadaniem, utworzenia lokalnej partii komunistycznej. No i on zebrał taką grupę, ta grupa nie miała wielkiego pojęcia, czym jest marksizm. Proszę pamiętać, że pierwsze wydanie pełne kapitału w Chinach pojawiło się dopiero w 1938 roku. I to tylko pierwszy tom. Drugi i trzeci tom opublikowano w 1975 roku, rok po wstąpieniu do partii komunistycznej dzisiejszego sekretarza generalnego Xi Jinpinga. Radykalną ideologią, która najbardziej była popularna i znana w tym okresie na początku lat 20. w Chinach, to był anarchizm i to głównie w wydaniu takim kropotkinowskim pomocy wzajemnej. I pierwszym artykułem politycznym, który napisał Mao Zedong, było właśnie artykuł poświęcony pomocy wzajemnej Kropotkina. On oczywiście nie znał z pierwszej ręki tej pracy, bo tą pracę po chińsku wydano dopiero na Tajwanie w 1963 roku, ale on znał z powielanych wielokrotnie różnych opracowań i napisał swoje własne opracowanie, co zresztą później na starość mu odbiło się czkawką, bo jeżeli pomyślimy o wielkim skoku, a przede wszystkim rewolucji kulturalnej i programie komun ludowych, to zobaczymy, że jest one wsparte w dużym stopniu na wypaczonych ideach pomocy wzajemnej Kropotkina. Ale ta zbieranina młodych, radykalnych ludzi, oni byli typowym ruchem antykolonialnym, antykonserwatywnym, co oznaczało także w chińskich realiach antykonfucjańskim, ale nie mającym zbyt dużego pojęcia, czym jest komunizm. Cheng Duxiu, pierwszy sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin, 21-27, zaczął poznawać komunizm tak naprawdę dopiero jak już został pierwszym sekretarzem. Jak już go poznał, to w 27 roku przestał być pierwszym sekretarzem, a w 29 już został wyrzucony z partii komunistycznej, ponieważ stał się trockistą w międzyczasie. To pokazuje, że ta partia komunistyczna była partią komunistyczną tylko z nazwy. Ten proces marksizacji, moim zdaniem, zaczął następować dopiero w latach po utworzeniu Chińskiej Republiki Ludowej, ponieważ w okresie wojny domowej ta ekipa nie miała czasu na zbyt dużo dywagacji ideologicznych. Owszem, one się odbywały, ale one były dosyć na zwulgaryzowanym, prymitywnym poziomie. Dopiero napływ dużej ilości specjalistów ze Związku Radzieckiego, którzy przywieźli nie tylko know-how, jak budować nowe huty, blokowiska i tak dalej, ale także przywieźli nowy sposób zarządzania
i razem z tym nowym modelem zarządzania przywieźli model późnego stalinizmu. Terminem późnego stalinizmu określamy ten model sowiecki z lat 46-53. I tak naprawdę to dopiero wtedy zaczęło się wewnątrz partii komunistycznej prawdziwe studiowanie marksizmu. W latach 53-56 wydano pierwsze dzieła, wszystkie dzieła Stalina, bardzo szybko po wydaniu rosyjskim, które w Sowietach wydano, przestano wydawać dzieła Stalina na tomie 13 w 51 roku. I nagle po śmierci Stalina Mao zdecydował, że trzeba wydać wszystkie dzieła Stalina w Chinach i wszystkie 13 tomów wydano do 56 roku. A ciekawostka, 3 tomy, które zostały opracowane, nigdy nie wydane w Związku Radzieckim, wydano w Chinach w 2015 roku na polecenie czy z inicjatywy najwyższego kierownictwa, czyli w domyśle Xi Jinpinga. To są tomy 14, 15, 16 plus jeszcze wydano 17 tom kompilacji zebranych przez chińskich ekspertów z mniej znanych pism Stalina. Proszę Państwa, kolejny paradoks polega na tym, że ta partia komunistyczna tak naprawdę zaczęła studiować marksizm w latach 50., ale później przyszła rewolucja kulturalna, która z punktu widzenia partii, ja to tak odczytuję, myśmy to wielokrotnie dyskutowali zarówno między sobą, jak i z różnymi ekspertami w Polsce i za granicą, także z pismu. Z panem nie mieliśmy okazji. Wyglądało to w ten sposób, że ci, którzy rządzili, nie mieli czasu na studiowanie marksizmu, ale młodzi zostali poddani nowej indoktrynacji. I proszę zauważyć, Xi Jinping i pierwsze i piąte pokolenie przywódców to jest pierwsze pokolenie urodzone i wychowane w Chińskiej Republice Ludowej. To są ludzie, którzy od najmłodszych lat byli szkoleni w ideologii marksistowskiej i to tej już mocno rozpoznanej. Tam ideologia marksistowska tworzy im całą siatkę pojęciową. Oni poznają i rozumieją świat poprzez pojęcia marksistowskie. Nawet jeżeli marksizm nie wyznacza im celów rewolucji światowej i tak dalej, ale umożliwia im zrozumienie, jak funkcjonuje społeczeństwo. Ja miałem tą przyjemność, że studiując w Chinach udało mi się wkręcić na zajęcia z marksizmu-leninizmu. Pożyczyłem wszystkie podręczniki, których jest dosyć kilka od teorii marksistowskiej, bo na pierwszym roku studenci studiują marksizm, w drugim semestrze poznają maoizm, w trzecim semestrze zajmują się myślą Deng Xiaopinga. A obecnie teraz kolejnym elementem kursu jest oczywiście myśl Xi Jinpinga, ale to wygląda w ten sposób, że to nie jest przedstawiane, my mamy też czasami takie wyobrażenie, że te lekcje odbywają się trochę jak lekcje religii. Nie, one te lekcje bardziej przypominają lekcje wychowania obywatelskiego, WOS-u. One przedstawiają ideologię i ten świat poprzez pryzmat marksizmu jako prawdę naukową, jako jakieś zjawisko, które istnieje po prostu obiektywnie. I de facto, jeżeli dzisiaj, tak jak kolega wcześniej mówił, Xi Jinping dokonuje konserwatywnego zwrotu, powrotu do tych fundamentów państwa późnego stalinizmu w treści, oczywiście w formie ona jest unowocześniona, o czym będziemy mieli, mam nadzieję, że dzisiaj okazję mówić, to państwo, on odwołuje się do jakby próbuje wziąć w nawias aberrację, którą był maoizm tak naprawdę. Z punktu widzenia marksistów i tego, jak się czyta dokumenty wewnętrzne, znaczy to są dokumenty publiczne, ale one są skierowane do wewnątrz partii, to przybija to, że owszem, Mao jest na piedestale, Mao jest symbolem, ale pozostanie tylko i wyłącznie symbolem. Tak naprawdę my musimy wziąć w nawias aberrację maoizmu i powrócić do oryginalnej myśli marksizmu, leninizmu, najlepiej wydanie oczywiście stalinowskim, późnego stalinizmu i na tej podstawie adaptując się, pamiętajmy, że partia komunistyczna jest bardzo plastycznym tworem, który ma ogromną zdolność do adaptacji, ale ten azymut, to narzędzie poznawcze, jakim partia się posługuje, to jest właśnie marksizm, leninizm i to jest coraz bardziej widoczne. Jeżeli się mamy bardzo dobre źródło, z którego my
jestem namiętnym miłośnikiem czytania Ciuszy, to jest Poszukuj Prawdy, to jest wewnętrzny, to nie jest wewnętrzny magazyn, on jest publicznie dostępny, ale jest skierowany do elit partyjnych. On pokazuje bardzo mocno te działania nakierowane na odrodzenie marksizmu jako żywej ideologii. Jeżeli mogę spokojnym sumieniem, że Mao nie był marksistą, on nie rozumiał nawet marksizmu. Deng może rozumiał marksizm, ale nie był prawdziwym marksistą. Ale Xi Jinping, on nie tylko rozumie marksizm, ale jest przekonanym marksistą. I jeżeli chodzi, tak jak Kuba powiedział, że ta debata wewnętrzna w Chinach była bardzo żywa, ona była bardzo żywa. Ona odbywała się w puli zakreślonej przez partię komunistyczną. To powoduje, że wiele trendów, które by się normalnie pojawiły, nie mogły się w niej pojawić, ponieważ były wrogie czy uznane za wrogie przez partię komunistyczną, ale to, co w normalnie funkcjonującej debacie byłoby marginesem, pewnym kolorytem, to nagle się okazało, że one wypływają, ponieważ pojawiła się pewna próżnia. No i ja mam często wrażenie tak, że ten dyskurs publiczny, który był w Chinach, a został zamknięty w 2016 roku, to miał właśnie, jest w pewnym sensie fałszywy, co wynika właśnie z faktu, że ten cały dyskurs był reglamentowany przez partię komunistyczną. W efekcie wypłynęły na wierzch tylko te elementy, które w normalnych warunkach byłyby tylko marginesem. A dlaczego mówię, że zostało to zamknięte w 2016 roku? W maju 2016 roku było sympozjum, jedno z cyklicznie odbywających się sympozjów w Pekinie, poświęcone rozwojowi filozofii nauk społecznych w Chinach. Tam się pojawili też autorzy popularni w Chinach wśród szerokiej mas społecznych, no może mas to za dużo powiedziane, ale jak Zhang Wenwei. I na to seminarium w ostatniej chwili zapowiedziane przybył sam Xi Jinping. I jego przemówienie zmroziło całe to towarzystwo, które było zgromadzone, bo Xi Jinping powiedział coś takiego, że w Chinach filozofia i nauki społeczne odstają od rozwoju reszty państwa i reszty gospodarki, czy rozwoju nauk przyrodniczych. I muszą tą przepaść nadgonić. Ale musimy pamiętać, że to nadgonienie musi być oparte na przewodnią rolę marksizmu-leninizmu. Przekaz był jednoznaczny. Do tej pory mogliście dyskutować, mogliście dywagować, ale ta dywagacja się skończyła. Od tej pory musi się dzisiaj trzymać linii partii, a linia partii to jest marksizm-leninizm. Michał się nie odniósł do wszystkich rzeczy podniesionych przez pana profesora. Dobrze. No tu się właśnie różnimy bardzo głęboko, bo panowie analizują i w raporcie, i teraz otrzymaliśmy analizę ideologii. A ja próbuję Chiny od ponad 4 dekad rozgryźć jako fenomen cywilizacyjny. I dlatego będziemy się różnili. Państwo wychodzicie z ideologii, ja wychodzę z interesów i to na dodatek wielkiego mocarstwa, bo Chiny wielkim mocarstwem przez wieki były i doskonale pamiętają, że jeszcze po wojnach napoleońskich, a przed wojnami opiumowymi same Chiny dawały 1/3 światowego PKB. Kto tego nie uwzględnia, nie rozumie Chińczyków. To nie uwzględnia 100 lat narodowego poniżenia, jak oni mówią, czyli od tego, co się zaczęło od wojen opiumowych, aż po wojnę Kuomintangu z KPH, ten też nie rozumie chińskiego dyskursu. Ja panu nie zarzucam, że nie rozumiecie, bo pan był dłużej ode mnie w Chinach i pan z autopsji nawet Chiny lepiej zna ode mnie. Natomiast po prostu nasze podejście się różni. I teraz, jeśli przyjmie się moją optykę, to zobaczcie, jaki będzie zupełnie inny obraz. Jeśli weźmiemy taką optykę, to pierwsze, co się rzuca, że partia jest państwem i coś, co dla nas, no może PiS by próbował, ale to się chyba nie da.
czyli w ogóle nie ten krąg cywilizacyjny. Druga rzecz, że ta partia jest tylko jedną z kolejnych dynastii chińskich. Akurat się nazywa Komunistyczna Partia Chin. Trzecia rzecz, że Chiny cokolwiek nie przyjmą, to zaraz sinizują. Pojedźmy do Chin i powiedzmy, że Chinggis Khan czy Kubilai Khan to Mongołowie, to nam oczy wydrapią, bo przecież chiński cesarz. Marksizm, leninizm przyjęli, ma pan rację, zupełnie ta analiza, zgadzam się, Mao ich nie znał po prostu. Jedyne co cytował, bo są dokładne badania, to Stalina trochę. Mao zaczytywał się w klasykach, w starożytnej poezji i chińskich powieściach, a szczególnie w 36 stratagemach, czyli tych fortelach strategicznych, i tak eliminował przeciwników. Czyli Mao się da zrozumieć tylko poprzez cywilizację chińską. I w tym kontekście również analizowałbym Komunistyczną Partię Chin. Tak się złożyło, że obserwuję ją uczestniczącą ponad 4 dekad. I kiedy byłem na placu Tiananmen, kiedy by mi wówczas studenci, którzy byli prozachodni, wprowadzili tę styropianową kopię statuły wolności i chcieli liberalnej demokracji i wolnego rynku, gdyby oni mi wówczas powiedzieli, że zmienią system i Chiny będą tak wyglądały, jak wyglądają dzisiaj, to ja bym ich wtedy na Marsa wysadził, bo bym nie uwierzył, a już kilkanaście lat się Chinami zajmowałem. Czyli ta partia z jednej strony zaprowadziła w Chinach wielki głód i rewolucję kulturalną, a z drugiej strony dokonała największego w dziejach postępu. Ta sama partia. Więc nie można ją ideologicznie w żaden sposób analizować, bo jak wytłumaczyć, że najludniejsze państwo świata przez 4 dekady miało prawie 10% wzrost. To nie może być przypadek. To musi być w tym jakaś myśl i jakieś przełożenie, nie ideologia do cholery. I w tym sensie ja proponuję, żeby analizować chiński system w 4 płaszczyznach, a nie w jednej. I może to coś nam by dało po tej debacie. Mianowicie partia i wasza analiza, bo ona jest ważna, dlatego się spotykaliśmy, bo ja doceniam, naprawdę uważam, że to jest ważne wydarzenie w naszym życiu, ten wasz raport. I przecież jakby nie był ważny, nie tracilibyśmy tu czasu. Jest ważny. Natomiast to jest tylko jedna płaszczyzna. Natomiast jest druga płaszczyzna, że Chiny są przecież kolebką biurokracji państwowej. Weźcie sobie Francisa Fukuyamę, pierwszy tom jego klasycznego dzieła o ładzie światowym i od pradziejów do rewolucji francuskiej. Przecież ponad połowa treści jest poświęcona Chinom i ich biurokracji. Tego nie można wyrzucić do lamusa, bo to jest w zbiorowej pamięci, szczególnie, że teraz w tym dyskursie, który w Chinach jest, zgadzam się, w 2016 roku on się załamał, ale ja mam inną interpretację, za chwilę ją podam, dlaczego się załamał. Czyli mamy jeszcze biurokrację i ojczyznę biurokracji w wymiarze powszechnym, globalnym, a nie tylko wewnątrzchińskim. Trzecia rzecz, której panowie nie dostrzegli, a ja moim psim obowiązkiem było, bo obserwowałem i nie mogłem się nadziwić, jak to się do cholery dzieje, że Chinami do Xi Jinpinga, tu jest zwrot, rządzili inżynierowie. Czyli technokracja. Technokracja, która zupełnie innymi kategoriami się posługuje niż ideologowie. I wreszcie jest to, co pan gdzieś tam na Twitcie już zaczęliście się podśmieszki robić, że merytokracja. Otóż absolutnie wracają do źródeł chińskiej cywilizacji. Na swój system, który jak się pojedzie, wydaje się cholera, marksizm, leninizm, czerwony sztandar, sierp i młot, nawet międzynarodówkę po chińsku śpiewają, ale rozumiemy, bo słyszymy te dźwięki. A później się przyglądając, stały komitet biura politycznego, a w stałym komitecie tandem, bo jest i supreme leader w 3 kapeluszach i jest wierny wykonawca premier i są kadencje przez Xi Jinpinga zniesione. Rozpoczęły się nakładanie formuł konfucjańskich na model marksistowski. I to tego się nie da, jeżeli się u nas mówi, że chiński model jest do eksportowania. Śmieję się w czambuł, bo chiński model jest sui generis. Nawet tego, co chcą przenieść, a próbują przenieść z Singapuru, nie przeniosą, bo Singapur ma jedną cechę, poza tym, że jest mały,
że jest byłą brytyjską kolonią i ma państwo prawa, a w Chinach jest prawo partii. I Faczykło mówią, że to państwo prawa. Przecież to jest państwo oparte na prawie, a prawo jest nadane przez partię, czyli przez Xi Jinpinga. Dokładnie, rządzące poprzez prawo. Natomiast wywołałem jeszcze tego wilka, dlaczego ten dyskurs został zamknięty w 2016 roku. Otóż oni przecież mają sekwencję i to jest też interesy, a nie ideologia. Przecież 2021 będzie zmieniony model rozwojowy Chin. Już jest zdezaktualizowany ten, który opracował Chu Jung-ci, który gdzieś u was zniknął, a Chu Jung-ci wypracował model oparty na pewnych filarach, który teraz jest rozmontowywany, bo jego kontynuacja prowadziłaby do tego, żeby była jeszcze większa rozruba niż na placu Tiananmen. I ten nowy model rozwojowy od czego się zaczyna? Od Xiao Kangshahui, od społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu. Już nie eksport, tylko siła nabywcza obywatela i rynek wewnętrzny ma być. I to jeszcze 5 czy 6 lat przed Trumpem to zrobili i przed wojną handlową. Czyli już widzą, w 2005 Chiny były uzależnione od eksportu 36%. PKB to był eksport, dzisiaj niespełna 18, czyli już wracają do swojego rynku wewnętrznego. I chcąc zbudować to Xiao Kangshahui, tą klasę średnią, próbowali pójść na skróty i nie Xi Jinping osobiście, ale nawet szef banku centralnego i minister finansów wezwał Chińczyków do gry na giełdzie. No to Chińczykowi powiedzieć graj na giełdzie, z jego DNA, że ma hazard w swoim DNA, poszli 100 milionów, napędzili bańkę napędzili i potem jest trach. 2015 czerwiec, lipiec, sierpień, 3 i jeszcze w styczniu 2016. I Chiny miały 4 biliony, 4 tysiące miliardów dolarów rezerw walutowych. Niespełna 8 miesięcy tracą bilion i stoją. Ale jest 80 czy 90 milionów Chińczyków, którzy stracili wiarę w komunistyczną partię Chin, bo ona namawiała idź na giełdę i zagraj. I oni stracili swoje majątki i trzeba było za mordę wziąć i wiemy, że jest większe wydatki są w tej chwili na bezpiekę niż na wydatki militarne. Czyli ja mam zupełnie inne interpretacje, dlaczego zamykają dyskurs. Ale nie powiedziałbym, że dyskurs jest zamknięty, bo jeżdżę do Chin, chyba że mnie zamkną. I wtedy może będziecie paczki przysyłali albo z radością, że wreszcie tam siedzi, gdzie być powinien. Natomiast pytanie jest takie, że są głosy nawet z HRL-u. Są głosy bardzo dobitnie wykazywane, że dysydenckie, bo starsze pokolenie, które pamięta rewolucję kulturalną, jak ognia się boi tego, że Xi Jinping rozmontowuje kolektywnego cesarza, którego bardzo mądrze Deng Xiaoping Chinom i Komunistycznej Partii Chin zaordynował. Dobrze, ja pozostanę jeszcze w tym temacie. Mam nadzieję, że do kwestii gospodarczych jeszcze powrócimy, więc nie będę się do nich wprost tutaj odnosił. Natomiast raz jeszcze w obronie marksizmu-leninizmu. Nie spodziewałem się, że kiedyś to powiem. Jakby słuszny był przytyk pana profesora a propos kryminologii czy Zhongnanhailogii, to znaczy tego, że ten system jest tak skryty, i co zresztą zaznaczamy tutaj, że tak naprawdę próba odczytania tego, kto jest na górze i kto pod kim chodzi, to jest dobrze, jak to mówią Anglicy, educated guess, tak? Plus śledzenie małych, drobnych zmian i no, nie tylko kolejności na mównicy na placu Tiananmen, ale różnych przytyków, czyje projekty spadają, czyje idą do góry i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby tę jedną nieprzejrzystość odkładając na bok, mamy drugą nieprzejrzystość, czyli to, co siedzi w głowie Xi Jinpinga i tutaj dla mnie przekonywujący jest ten wywód Michała, tego, że jakby jego historia osobista jakby naraziła go na marksizm tak mocno, że jest napromieniowany do dzisiaj. Ale to jest drugi taki nieprzejrzysty element tego. Natomiast moim zdaniem w obronie marksizmu-leninizmu, jakby patrząc na logikę rozwoju tego państwa, HRL-u, patrząc na wyzwania, przed którymi staje przywództwo partii, te pewne rzeczy same się narzucają. To znaczy elita polityczna funkcjonująca w tej strukturze leninowskiej, tego, że ich osobisto bezpieczeństwo, ich bogactwo,
bogactwo ich rodzin. Wszystkie zależą od ich pozycji w ramach tego systemu, który jest jaki jest. Znaczy, partia jest, znaczy państwo jest partią, ale i partia jest szersza niż państwo, bo jakby na przykład kontrola partii nad gospodarką nie zawęża się do państwowych przedsiębiorstw, tak? Ponieważ ogromna część prywatnego biznesu to są biznesy wielkich partyjnych klanów i rodzin, żon lub dzieci działaczy. I jakby to sprawia, że cała ta elita ze swoimi interesami, ze swoimi wyzwaniami funkcjonuje w ramach tego systemu. I on narzuca pewne ramy myślenia o nim. I teraz pomijając te nieprzejrzystości, o których mówiłem, że nie wejdziemy do głowy być może Xi Jinpinga i nie wejdziemy do końca do tego, co się dzieje w biurze politycznym, ale jakby przez to, że ta struktura jest jaka jest, to te odpowiedzi i to, z czym się mierzy Xi Jinping dzisiaj, tak, one jakby, czy te wyzwania i odpowiedzi na te wyzwania jakby można rozwiązać inspirując się dorobkiem marksizmu-leninizmu. Znaczy, jeśli spojrzeć na ten konserwatywny zwrot i to, co robi dzisiaj Xi Jinping, kilka elementów. Kampania antykorupcyjna, która jest jakby flagowym projektem Xi Jinpinga, którą można przedstawiać słusznie jako walkę z korupcją, która jest endemiczna dla Chin, która w historii obok obcych najazdów i kataklizmów zawsze prowadziła do upadku dynastii, więc to ma kosmologiczne znaczenie, wyrugowanie tej korupcji. To oczywiście ma praktyczny wymiar, tak. Natomiast utrzymywanie kadr partyjnych w ciągłym strachu tego, że mogą być odarci ze wszystkiego, co posiadają, jest stricte stalinowskim sposobem na zarządzanie organizacją, tak? Stalin autokratyczny, znaczy... Tylko, że jakby Stalin mówił, działał poprzez czystki. Oczywiście one były bardziej primitywne. Oczywiście, że tak. Natomiast mamy przednowoczesne Chiny i nowoczesne Chiny. Chiny weszły w nowoczesność w tej strukturze marksistowskiej. Więc gotowe instrukcje do tego, jak działać w obliczu zagrożenia, kryją się w czasach stalinizmu. Oczywiście można się inspirować Ciszy Huangdi, ale stalinizm uczy, jak wykorzystać środki masowego przekazu do kontroli społeczeństwa, jak wykorzystywać nowoczesną biurokrację do kontroli organizacji masowych, tak? W jaki sposób rozprawiać się z mniejszościami etnicznymi. Tak? To są wszystkie rzeczy, które zostały wypracowane. To są stricte nowoczesne rozwiązania, które były wypracowane w ramach marksizmu-leninizmu. Tak? I teraz nie wchodząc już w to, czy Xi Jinping w to wierzy, chociaż ja bym się skłaniał do tego, że wierzy, to po prostu twórcza reinterpretacja tego, to jest bardzo ciężkie słowo, ale cyberstalinizm, który teraz wprowadza, on nie musi być wcale tak brutalny jak stalinizm, nie musi się wiązać z dołami, z wapnem, chociaż niestety one się prawdopodobnie dzisiaj w Chinach pojawiają. On jest bardziej wyrafinowany, on jest bardziej technologicznie zaawansowany, natomiast te instrukcje, metody zarządzania nowoczesnym społeczeństwem masowym z całą potęgą chińskiej biurokracji, z potęgą technologiczną, tak, dzisiaj mogą być jakby powtórką tych rozwiązań, które się sprawdziły, a które rozwiązania mają na celu jedną rzecz, utrzymanie autokratycznej władzy, tak? I w tym wymiarze ten stalinizm jest oczywiście interpretacją, jest kluczem do zrozumienia tego, w którą stronę Xi Jinping idzie, w którą stronę idzie zarządzając społeczeństwem i państwem, tak? Przy zastrzeżeniu jeszcze raz, że zostawmy obok na chwilę jakby bagaż moralny i symboliczny związany z stalinizmem. Mówimy o matrycy myślenia i matrycy tego, w jaki sposób Xi Jinping rozwiązuje swoje problemy, tak? I z tego punktu widzenia ta ideologia jest jakimś kluczem do zrozumienia, w którą stronę ten człowiek idzie, bo ta ideologia podsuwa mu rozwiązania problemów, które się przed nim pojawiają, które te problemy pojawiały się przed innymi państwami leninowskimi już wcześniej. No tu się znowu pięknie różnimy, bo panowie mówicie i pan mówi stalinizm kluczem, a ja mówię chińskie interesy i interesy mocarstwa kluczem. I tutaj jest zupełnie inna wtedy analiza i inna rozmowa. Przecież Xi Jinping najpierw, jak tylko doszedł do władzy, to pierwsze jego wystąpienie publiczne było gdzie?
na wystawie fotograficznej w Muzeum Narodowym na placu Tiananmen, gdzie wszyscy ubrani w te, to były Sun Yat-sena, te mundurki, które my nazywamy maoistowskimi, i wystawa fotograficzna poświęcona stuleciu narodowego poniżenia. I tam podpisał się, że Chung Kuo-moon, że oni są pod chiński sen. Ja mu za głowę się złapałem, bo mówię, koniec już pragmatyzmu. A potem 2 lata szukali i w końcu zamienili to w 2 cele na stulecia. Przecież realizują dalekosiężne cele. Jeden już mówię, do 2021 roku, czyli lada chwila, na stulecie rządzącej partii ma być społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu, czyli najpierw odbudowywali potęgę państwa, teraz odbudowują siłę nabywczą obywatela. I to się na naszych oczach dzieje, czego panowie, mając matrycę ideologiczną, w ogóle nie dostrzegacie, a dla mnie to są najważniejsze procesy. Teraz w ramach tego, co się dzieje, jeżeli mamy 10% wzrost przez 40 lat i w 2010 Chińczycy wyprzedzają Japończyków i stają się 2. gospodarką świata, 3., jeżeli policzyć całą Unię Europejską przed Brexitem, no to dla Chińczyków jest to co? Tak jakby Polacy wyprzedzili Niemców w gospodarce. Przecież to jest przełom mentalny. I oni zaczynają myśleć kategoriami wielkomocarstwowymi, czego dowodem 2. cel na stulecie, bo mówią o wielkim renesansie chińskiego narodu, 3. takim w ogóle w dziejach. 1. dynastia Han, czyli Han Yu, Han Zi, to wiemy, podstawy cywilizacji chińskiej, a potem była cywilizacja 9-10 stulecia, też chińska, Tang, największy rozwój, dynastia Tang, największy rozwój architektury czy literatury chińskiej. I teraz mówią o trzecim takim renesansie. I nie będzie żadnego renesansu, jeśli są nadal 2 organizmy z Chinami w nazwie, czyli Republika Chińska na Tajwanie i Chińska Republika Ludowa. Czyli albo będzie zjednoczenie i to pokojowe, albo sny i marzenia o renesansie trzeba do lamusa odłożyć. I równocześnie rozpoczęli, i tutaj uważam, że raz ta ekipa popełniła błąd, zbyt szybko pozwalając na budowę społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu na skróty, i zapłacili za to potężną cenę. Dzisiaj chińskie rezerwy walutowe, proszę państwa, to jest 3,3 biliona dolarów. Natomiast drugi błąd, że zbyt wcześnie narysował nie tylko cele wewnętrzne, bo jeszcze do tego dodał 2035 rok, że będzie społeczeństwo innowacyjne. I ono nie będzie, mówi pan, zanotowałem, cyberstalinizm. Nie, weźcie sobie, wyszła w ubiegłym tygodniu książka Li Kaifu, Tajwańczyka, który wykształcił się w Stanach Zjednoczonych i jest jednym z guru sztucznej inteligencji. Jak jeszcze wielki renesans pisałem, w ogóle nie wiedziałem, jak oni rozwiążą podstawową barierę, jak chcą być innowacyjnym, czyli kreatywnym społeczeństwem, mając chiński system oświaty, który polega na pamięciowym wbijaniu pałą odgórnie stalinowskich formuł, odgórnie narzucanych. Otóż przeczytajcie tę książkę, bo jest niebywała zupełnie. Facet wykształcił się w Stanach Zjednoczonych, zrobił karierę w Krzemowej Dolinie, potem był przedstawicielem Google'a, już nie na Tajwan, tylko na Chiny kontynentalne. Od 2009 roku ma prywatny biznes w Chinach kontynentalnych i jest jednym z najważniejszych ludzi zajmujących się sztuczną inteligencją. I co on mówi? Chińczycy zrobią kreatywne społeczeństwo, a nad tym będzie big data i chmura i będzie tych, co są nieprawomyślni, tacy jak my wszyscy tutaj, i pozbywamy się. I to jest dopiero przerażające, czyli to nie jest cyberstalinizm, tylko to jest coś znacznie gorszego, jeśli można to tak nazwać. I to się rysuje. I w tym sensie my mamy narysowanie przez Xi Jinpinga jeszcze 2 jedwabnych szlaków. No i wtedy Amerykanów wreszcie szlak trafił. I to, co pan rozpoczął naszą debatę, jest najbardziej newralgiczne i kluczowe, bo Amerykanie po 4 dekadach strategicznego zaangażowania w Chinach, bo najpierw 2 dekady rozwalić Związek Sowiecki, udało się i obie strony były zadowolone, ale to też mówicie ideologowie, przeczytajmy sobie Kissingera o Chinach, że Kissinger z Nixonem doszli do wniosku, że trzeba się połączyć z czerwonymi Chinami przeciwko Sowietom. Ale okazuje się, że paru marszałków w czasie rewolucji kulturalnej potrafiło myśleć kategoriami wielkiego mocarstwa i
podsunęło Mao Tse-tungowi, że z Amerykanami się trzeba dogadać, trzeba Związek Radziecki rozwalić. I kiedy się to udało, wydawało się, że jest koniec współpracy, ale wtedy mądry Deng Xiaoping otwiera 1 billion customers, otwiera miliardowy rynek i wszyscy amerykańscy generałowie, General Electric, General Motors i tacy szeregowi jak Kentucky Fried Chicken czy Coca-Cola, w trymiga zasuwali, bo przecież 1 billion customers, każdy się dorobi. A Chińczycy zastosowali jeden z forteli starożytnych, które wy negujecie, bo uważacie, że tylko są leninowskie czy stalinowskie pomysły. No i wpuścili nas w kanał, a myśmy uzasadniali, nie my Polacy, Amerykanie, konkretnie administracja Williama Clintona, że im więcej tam kapitału wpuścimy, tym się bardziej zliberalizują. No, zliberalizowali się, już widzimy, wszyscy jak jeden, że poszli dokładnie w odwrotnym kierunku. No i kiedy narysowali dwa jedwabne szlaki, które są zgodne z tym, co ojcowie geopolityki rysowali już ponad wiek temu, no to Amerykanie wreszcie zrozumieli i mamy to, co mamy. I to nie jest zjawisko Trumpa. Odejdzie Trump, problem zostanie, bo to jest strukturalne. Więcej państwu powiem. Teraz Chińczycy z Trumpem się dogadają, bo Trump nie może sobie pozwolić na to, żeby w trakcie kampanii tracić na znaczeniu gospodarczym. Weźcie sobie najnowszy numer Foreign Affairs. Jest analiza, jak Amerykanie tracą na już toczącej się wojnie handlowej i celnej z Chinami. Ale to wróci, bo jeśli jest w tej chwili gdzieś bipartisanship w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, czyli zgodne stanowisko obu partii, to właśnie w stosunku do Chin, że Chinom wreszcie trzeba przysolić, przypieprzyć i dofanzolić. I to jest zupełnie nowa jakość. W tym sensie ja panom wróżę znakomitą przyszłość, bo znacie genius loci, wiecie w jakim kierunku trzeba iść, ale ja pozostanę przy swoich nieortodoksyjnych tezach, że Chiny kierują się nie marksizmem, nie leninizmem, nie stalinizmem, tylko wielkomocarstwowością, która im się na oczach rysuje i mają szansę to osiągnąć. Dlatego nie uderzyli przez 5 miesięcy na ulicach Hongkongu, bo wiedzą, że to jest proxy war, a stawką jest nie Hongkong, tylko Tajwan, bo za chwilę są tam wybory w styczniu i już zobaczcie, co się stało na Tajwanie. Przed tymi wydarzeniami w Hongkongu Kuomintang wygrywał w sondażach, a w tej chwili już Demokratyczna Partia Postępowa, czyli już jest zupełnie inny wynik niż się mandaryni w Pekinie spodziewali i to im komplikuje niewątpliwie sytuację. Mamy więc wszyscy, jak tu jesteśmy, ogromne pole do popisu i analizy. Natomiast ostatnia cecha, bo pan mówi, co w tej głowie Xi Jinpinga wisi. No myślę, że wielu się nad tym głowi, ale mnie przychodzi takie mądre chińskie powiedzenie. Jeszcze żyje, nie analizujmy, bo zawsze jeszcze może popełnić błędy. Jak żyje, to jeszcze może popełnić błędy. Nie wiem, czy panowie chcą się odnieść, ale ja bym... Tak, dobrze. Krótkie tylko ad vocem, znów sobie ostrzę zęby jeszcze, żeby odnieść się pełniej do spraw gospodarczych. Jeśli chodzi o Kai-Fulina i sztuczną inteligencję w Chinach, bardzo polecam tę książkę ze świadomością, że Kai-Fulin ma 17 startupów w Chinach i jedno zdanie tylko odnosi się do jakiegokolwiek potencjału do wykorzystania sztucznej inteligencji do inwigilowania społeczeństwa. Ja rozumiem jego postawę, jakby to są jego pieniądze. Fascynująca książka, naprawdę polecam. Natomiast jeśli chodzi tylko o wielkomocarstwowość, czy w słowach leninowskich imperializm, znaczy myślę, że wielkomocarstwowości to nie powstydziłby się też Związek Radziecki, największa emanacja państwa leninowskiego i myślę, że absolutnie nie ma sprzeczności między tą, znów nie ideologią, bo jakby dla mnie kwestia ideologii i tego, czy Xi Jinping wierzy, że trzeba zbudować globalny socjalizm czy nie, to jest dla mnie sprawa wtórna. Chodzi o to, że marksizm-leninizm wytworzył pewną strukturę, pewien model państwa, tak, który narzuca potem rytm i metody tego, jak tym państwem się rządzi. Tak. I z tego punktu widzenia ideologia jest dla mnie czymś, co Chiny tłumaczy, bo jeśli chodzi o to, jak oni formują swoje interesy, tak, to już jest kwestia bardzo doczesna, to jest kwestia związana z ich strukturą gospodarczą, z ich położeniem geograficznym, z dziesiątkami innych czynników. Natomiast w szczególności, jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne, bo na zewnątrz myślę, że
jakby, no, oczywiście marksizm i leninizm w szczególności, jeśli chodzi o konkurencję imperiów, też miał dużo do powiedzenia, ale to może odłóżmy na chwilę na bok, ale w kwestiach wewnętrznych, w sensie jak zarządzać masowym społeczeństwem, jak zarządzać 90-milionową organizacją partyjną, która ma swoje macki we wszystkich strukturach zorganizowanego życia społecznego, tak? Nie chodzi tu o to, czy się w ten marksizm-leninizm wierzy. To jest po prostu zestaw metod, jak rządzić państwem autokratycznym, po części pokrywających się z chińską tradycją kulturową, natomiast jednak narzucającą w jakiś sposób sposoby rozwiązywania wyzwań, tak? A jeśli chodzi o te sprawy jeszcze międzynarodowe, krótko się odniosę, no to jakby przekonanie Chin i chińskiego kierownictwa o tym, że konflikt ze Stanami Zjednoczonymi jest nieuchronny, ono myślę, że trwało i trwa niezmiennie jeszcze od lat 70., kiedy się zdecydowano na rzeczywiście taktyczny sojusz z Amerykanami, czy nie sojusz, ale odprężenie, bo za miedzą był dużo większy wróg. Natomiast myślę, że jakkolwiek Chińczycy tradycyjnie są bardzo silnymi realistami i ta polityka wielkomocarstwowa jest tym napędzana, to jednak czytanie Lenina mówiącego o tym, że imperialistyczne zmagania państw kapitalistycznych, spadający zwrot z kapitału, poszukiwanie nowych rynków doprowadzi nieuchronnie do konfliktu, myślę, że to też rzuca im taki dodatkowy cień, dodatkowy filtr na to, jak Amerykanie się będą zachowywać i że ten konflikt jest rzeczywiście nieuchronny, tak? Znów odstawiam sprawy gospodarcze, bo jeszcze do nich wrócimy, a to wymaga trochę pełniejszego opisu. Nie, właśnie chciałam wrócić do spraw wewnętrznych, ponieważ ten kontekst międzynarodowy jest mniej więcej znany. Pewne elementy, powiedzmy, charakterystyczne dla myślenia elit zostały tu narysowane, ale dlatego bym wróciła do grup interesów, do frakcji, żeby zastanowić się nad rolą właśnie partii w gospodarce. Tutaj usłyszałam w wywiadzie dosyć śmiałą tezę, że Xi Jinping nie chce reform. Trudno powiedzieć, czy tak jest w rzeczywistości, na jakiej podstawie możemy tak sądzić, zważywszy na to, że on z jednej strony stanął przed dosyć trudną sytuacją i nadzwyczajną sytuacją, gdzie trudno jest tak naprawdę mówić o odważnych reformach w sytuacji, gdy jest zagrożona stabilność. Pamiętamy, że chińskie elity działały w ten sposób, że dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. To była taka zasada właśnie do ostatniego momentu. Więc powiedzmy może więcej o tej sytuacji wewnętrznej, jak to tak naprawdę funkcjonuje, może z jakąś właśnie pogłębioną refleksją dotyczącą pragmatycznego i działania, nie wiem, czy zdążymy z analizą sektorową, ale przynajmniej jak funkcjonuje to tu na ziemi, czyli nie tylko na poziomie centralnym, ale w regionach, które prowadzą własną politykę, czy w różnych sektorach. Znaczy, dynamika wewnątrzpartyjna zawsze była podporządkowana kwestii zdobycia władzy i kontroli nad partią. Od samego początku pojawiły się w partii dosyć szybko frakcje różnego rodzaju organizacji. One na początku miały wymiar ideologiczny. Po prostu w tak różnorodnej organizacji, nie posiadającej tak naprawdę żadnej ideologii, która byłaby spójna, powodowało, że pojawiały się różnego rodzaju frakcje i one miały głównie podłoże ideologiczne. Sytuacja zmieniła się w momencie, kiedy partia zdobyła Chiny i zaczęła budować swoje państwo. Zaczęły się pojawiać różnego rodzaju grupy interesu, różnego rodzaju gracze. Głównie chodziło o przejęcie zasobów państwa i skanalizowania ich, przesunięcie tych strumieni kapitałowych na własne interesy. One tutaj nie ma jakiejś wielkiej tajemnicy, to działa to mniej więcej w każdym systemie tak samo. Znajduje różne formy rywalizacji, przybiera różne formy rywalizacji. W wypadku autorytarnej organizacji, jak Komunistyczna Partia Chin, która jest moim zdaniem mieszaniną partii politycznej, tajnej chińskiej organizacji, które były tradycyjnie w Chinach, funkcjonowały i grupy interesu
połączonej wspólnym poczuciem, że między sobą walczymy, ale w stosunku do świata zewnętrznego musimy zachować jednolity front, ponieważ wszyscy jedziemy na tym samym wózku. I żeby już nie wchodzić w dylematy, co było w latach 50., 60., 70., ale tak naprawdę w historii Komunistycznej Partii Chin tylko niektórych okresach, tylko niektórym przywódcom udawało się uzyskać pełną władzę nad partią. Nawet Mao, o którym się mówi, że on był czerwonym cesarzem, całkiem słusznie, nie zdołał utrzymać władzy nad partią w całym swoim okresie rządów w Chińskiej Republice Ludowej. Tak naprawdę Mao dominował nad partią tak mniej więcej między 52 a 59, 60 rokiem, czyli od kiedy jego decyzja o wejściu Chińskiej Republiki Ludowej w wojnę koreańską okazała się pozytywna, mimo sprzeciwu reszty kierownictwa, on zdobył bardzo dużą władzę nad partią i był w stanie rozpętać wielki skok, który z kolei okazał się katastrofą i towarzysze go odsunęli. I żeby odzyskać tą władzę nad partią, musiał rozpętać rewolucję kulturalną, która doprowadziła prawie partię na granicę zagłady. Więc tu widać, że nawet tak osoba, tak silna osoba, nie rządziła tą partią przez cały okres. On tylko uzyskiwał władzę nad partią w określonych momentach. I tak samo było z Dengiem. Deng rządził tak naprawdę pełną kontrolę nad partią, uzyskał między 82 a 85, stracił ją w 89, odzyskał w 92, ale już nie na takim poziomie, w jakim miał ją przed 89. Jiang i reszta było podobnie. I Xi tak samo. Xi nie jest jednowładcą. Xi nie jest w żadnym wypadku osobą, która kontroluje partię w 100%. Naszym zdaniem on uzyskał mandat od kierownictwa, tak zwanej starszyzny partyjnej, na przeprowadzenie radykalnej zmiany, tego co my nazywamy konserwatywnym zwrotem, ponieważ towarzysze, sama wierchuszka partyjna zorientowała się, że władza im się powoli zaczyna wymykać z rąk w wyniku reform gospodarczych, w wyniku załamania, wyczerpania się modelu rozwojowego, który odniósł sukces. To jest paradoks. Ten sukces spowodował, że te Chiny, na których potrzeby ich władza była wcześniej skrojona, tak bardzo się zmieniły, że model zarządzania, którym stosowali, przestał funkcjonować, przestał działać. I przyszedł towarzysz Xi i powiedział im, słuchajcie, mamy problem i możemy iść w kierunku liberalizacji, ale to oznacza, że utracimy na pewno władzę, a możemy spróbować konserwatywnego zwrotu, powrotu do korzeni państwa leninowskiego, rozumianego jako mechanizmu sprawowania władzy, tak? Tu nie chodzi o ideologię, tu chodzi o pragmatyczne mechanizmy władzy, zwłaszcza, że nasze państwo zostało już stworzone w tych ramach i dzięki tym ram możemy działać. To się nie spodobało pewnym grupom interesu w partii. Te siły odśrodkowe, tak złożonej i dużej organizacji zawsze istniały. Istniały grupy interesu sektorowe, niektóre bardzo silne, jak mafia paliwowa. My ją nazywamy ładnie w naszym raporcie grupą paliwową. Były grupy regionalne, grupy, oczywiście Armia Ludowo-Wyzwoleńcza jest grupą interesu wewnątrz reżimu. Do tego frakcje wywodzących się grup działaczy, jak frakcja Ligi. To są działacze, którzy zaczynali swoją karierę w Lidze Młodzieży Komunistycznej i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co powiedziałem na początku, ten spory ideologiczne wewnątrz partii wygasły. One zaczęły wygasać w latach 2000 i one moim zdaniem wynikają z prostego faktu. Pogłębiająca się marksizacja Komunistycznej Partii Chin spowodowała, że wygasły spory ideologiczne, ponieważ nagle się okazało, że Chiny, a partia komunistyczna uzyskała wspólną wreszcie, po prawie 100 latach istnienia, wreszcie uzyskała pełną spójność ideologiczną dzięki podstępowi procesu marksizacji. To spowodowało, że spory oparte na ideologii zostały odsunięte na dalszy plan, ale właściwie zniknęły i pojawiły się interesy tylko wewnątrzpartyjne. Głównie poszczególnych klanów
partyjnych, a to wynika z oligarchizacji Chińskiej Republiki Ludowej, która wynika z prostego faktu. Tutaj padło dzisiaj hasło na temat merytokracji, że Chiny tworzą, że partia komunistyczna próbuje stworzyć system merytokratyczny. System merytokratyczny nigdy na świecie nigdzie nie działał, także w Chinach nigdzie nie działał, ponieważ nie może działać, ponieważ w pierwszym pokoleniu zmienia się zawsze w oligarchię. Ci, którzy raz uzyskali władzę, wpływy, pieniądze, nigdy ich nie oddadzą komuś obcemu. Chcą je zawsze przekazać swoim dzieciom. Jeżeli państwo będziecie kiedyś w zakazanym mieście w Pekinie i w jednym z bocznych pawilonów jest wystawa poświęcona imperialnemu egzaminowi i w jednej w gablocek są ściągi, które odebrano ludziom, którzy wchodzili na egzamin i próbowali oszukiwać. Ale przewodnicy, którzy chodzą i opowiadają o tym, nigdy nie powiedzą innej prawdy. Złapano tylko tych, którzy nie zapłacili. Tych, których nie stać było na to, żeby zapłacić łapówki, żeby zdać egzamin imperialny. Ten egzamin imperialny, przygotowanie się do niego kosztowało ogromną kupę pieniędzy. Kiedyś historycy z Oxfordu w latach 70. wyliczyli, że to było około 30 funtów srebra. On był na przestrzeni wieków, to się pewnie różnie zmieniało, ale to był ogromny majątek. Przygotowanie dziecka przez ileś lat do egzaminu imperialnego. Stać na to było tylko najbogatszych. Ale elity wyeliminowały z prawa do przystępowania do egzaminu imperialnego kupców i dzieci kupców, bo tylko ich byłoby stać, żeby stworzyć alternatywne dla klanów rządzących Chinami. I dzisiaj jest tak samo. Dzisiaj teoretycznie osiągnięcia naukowe są elementem waluacji kadr partyjnych. Ale w 2018 roku AFP udało uzyskać się z systemu centralnego kopię dyzeratów doktorskich 12 osób z najwyższego kierownictwa. Wrzucili je na program antyplagiatowy i co się okazało? Połowa to były plagiaty. Dlaczego? Ci ludzie zdobywają fikcyjne wykształcenie wyższe. Nie, zgadzam się, niektórzy są prawdziwymi naukowcami. Niektórzy z nich tak, ale to wygląda w praktyce tak. To asystenci chodzą na zajęcia, asystenci robią notatki, asystenci później piszą pracę. Jak ktoś zatrudni słabych asystentów, to oni zrobią plagiat. A jak z dobrych, to oni napiszą oryginalną pracę. Ale to nie jest praca tej osoby, to nie jest praca działacza partyjnego, który zajmuje się przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę intrygami i zarządzaniem państwem czy podległymi mu strukturami. To nie są intelektualiści, nowi mandaryni. To jest wszystko fikcja. I oni co chcą? Oni oddadzą komuś nowemu pokoleniu, które zdaje jakieś egzaminy, władzę w życiu. Oni chcą je przekazać swoim dzieciom, rodzinie. I to się wszystko tak naprawdę, to co chińska komunistyczna partia Chin dzisiaj buduje w Chinach, to nie jest żadna merytokracja, tylko typowa oligarchia. Jeżeli możemy mówić o i buduje tą oligarchię, wykorzystując mechanizmy, które zaczerpuje z państwa, wykorzystując mechanizmy, które ma gotowe, ponieważ ma państwo marksistowskie, typowe państwo leninowskie i wykorzystuje te mechanizmy do zbudowania oligarchii. Oligarchii, która ma zapewnić bezpieczeństwo ich rodzin, ich majątków, ich wpływom i zapewnić możliwość przekazania. Proszę państwa, merytokracja nigdzie nie działała. Pamiętacie państwo, jak wyglądały w Polsce kwestie zdawania egzaminów w korporacjach prawniczych 20 lat temu? Rodziny i znajomi królika je zdawali. Były całe klany, które przez x lat zajmowały poszczególne nisze. Myślicie, że w Chinach to będzie działało inaczej? Merytokracja może działać tylko na papierze, tylko w strukturach, jako twór akademicki, ale w praktyce nigdy nie działa. Już za dużo rozumiem. Bo tu już były powtórzone pewne tezy, no, ale przynajmniej jest częściowo wyjaśniona ta ramka, dlaczego to jest mit, tutaj pan dodał, aczkolwiek jest tam pewna sprzeczność, bo poza elementem jakby odtwarzania się elit, jednak jest chyba fundamentalny element, że jednak ci ludzie, którzy dochodzą na szczyty, sprawdzili się w praktycznym działaniu. Tego asystenci za nich nie robią. Oni mogą być współpracownikami, ale pamiętajmy, że to są ludzie, którzy zarządzali, czymś zarządzali. Tak samo na przykład w strukturach finansowych, bank centralny
czy nadzór finansowy, są ludzie, którzy jednak skończyli te wyższe studia, przynajmniej ekonomiczne, często w Stanach Zjednoczonych, przez lata praktykowali w bankach, dopiero wtedy wracali. Więc to, że są mechanizmy polityczne wytypowania głównych przywódców, to rzeczywiście jest wszechstronne i że merytokracja taka idealistyczna może nie działa, ale to chyba też są jednak ludzie przygotowani, przynajmniej w niektórych sektorach do rządzenia. I tutaj cały czas, zanim jeszcze oddamy Państwu głos na dwa pytania, tutaj pewnie Jakub Jakubowski może powie, jak wygląda ta przynajmniej zarysuje ta ingerencja partii w gospodarkę. Dziękuję. Jeszcze jedna mała uwaga o merytokracji. Ja chyba dokonam tutaj zdrady i przesunę się trochę w prawo przy tym stole, bo jednak nawiązując do tego, co zostało powiedziane, model zarządzania państwem i gospodarką wdrożony po latach 70. Jego źródła sukcesu opierają się na tym, że nie było to tylko i wyłącznie oligarchiczna struktura partyjna. To znaczy, to się wiąże a propos z kwestią reform gospodarczych, przewrotnie. To znaczy w latach 70. To, co zrobił Deng Xiaoping, to zaoferował szerokim dołom partyjnym, kadrom na poziomie miast, powiatów i prowincji, zaoferował im swobodę działania z jednym zastrzeżeniem. Powiedział tak: bogaccie się, będziecie mieli przewodnią rolę w gospodarce, wasze rodziny będą mogły się bogacić. To samo powiedział armii, to samo powiedział państwowym spółkom, to samo powiedział służbom. Dopóki będziecie dostarczać efekty, czyli rozwój gospodarczy, dopóty będziecie mogli to robić. I to był model, który sprawiał, że przez 40 lat to państwo osiągnęło taki ogromny, niekwestionowany sukces, bo jakby w walce o najwyższą władzę tam dochodzili ludzie, którzy byli ustosunkowani, tam też jak spojrzeć na to, kto w komitetach centralnych i w biurach politycznych się znajdował przez te wszystkie lata, to tak naprawdę to były klany rodzinne w dużej mierze. Ta mobilność pionowa na samą górę była ograniczona i tam te elementy oligarchiczne były. Natomiast te partyjne doły na każdym poziomie zarządzania państwem miały dawać efekty. Przede wszystkim wypracowywać wzrost PKB, czyli dawać tę statystykę. Czasami oczywiście robiono to zawyżając po prostu PKB, ale to była jakby kłamstwo ma krótkie nogi i realnie te doły partyjne się profesjonalizowały, sięgały po wiedzę, jak to robić, uczyły się od siebie nawzajem, konkurowały ze sobą po to, żeby zyskiwać osobiście, ale przy okazji, żeby dostarczać wzrost i zapewnić stabilność, tak? Bo to było główne przekazanie z samej góry. I teraz w obrębie tej całego morza, tych lokalnych rządów, lokalnych przedsiębiorstw, prowincji i niżej, po tym wszystkim skakali zawodowi partyjni działacze, którzy byli przerzucani na kolejne prowincje, ze sobą ciągnąć razem ludzi. To znaczy, jeżeli jakiś prowincjonalny sekretarz lub jakiś menadżer w państwowej spółce okazało się, że wypracowuje wyniki, przy okazji bardzo się wzbogaca, przy okazji tworzy własną siatkę klientalną z ludzi, którzy łapówkami wkupują się w struktury, ale oczywiście też muszą dostarczać efekty, tak? I razem te takie nomadyczne grupy, bo Pekin zawsze bardzo dbał o to, żeby żaden z tych lokalnych przywódców, menadżerów nie zagrzał miejsca dłużej w jednej prowincji, tak żeby te partykularyzmy prowincjonalne się nie rozwijały. Te takie nomadyczne, skaczące grupy z prowincji na prowincję, to jest też kariera Xi Jinpinga, tak? To są kolejne prowincje, gdzie on musiał dostarczać stabilność i wzrost gospodarczy, tak? Wschodnie Chiny bardzo jednolite, etniczne, więcej wzrostu. Zachodnie Chiny, jak Tybet czy Xinjiang, więcej stabilności. Złowieszczo brzmi to słowo. Natomiast efekty tam musiały być, tak? Ale jeżeli chodzi o samą górę i dotarcie na sam szczyt, to rzeczywiście ustawienie polityczne i czysto polityczna siła była również niezbędna. I teraz tylko domknę, jakby czemu... Do czego doprowadziła ta sytuacja? Ja myślę, że tylko odeślę do książki wydane przez wydawnictwo Czarne, czyli Uderzenie w czerń.
przekazanie władzy Xi Jinping wyznaczone do objęcia władzy, pojawia się pretendent niezwykle zdolny, prowincjonalny sekretarz Bo Xilai, sprzymierzony z ogromną paliwową mafią, jednocześnie zarządzano, czy przez Zhou Yongkanga, który wywodził się z tej mafii, jednocześnie zarządzał służbami specjalnymi i planowane jest coś na kształt przewrotu pałacowego, w każdym razie zaburzenie tej zaplanowanej sukcesji. I to był moment, myślę, który przebudził samą górę partii z taką konstatacją, że ten system, w którym w tym bardzo zdecentralizowanym pejzażu, gdzie te doły partyjne mogą się bogacić i tworzyć własne imperia biznesowe, a potem polityczne, a potem walczyć o władzę na samej górze, to doprowadza do ogromnych napięć i walk frakcyjnych, które mogą Chiny pogrzebać. Tak? I teraz ta recentralizacja, którą Xi Jinping robi, to koncentracja władzy, miała sprawić, to demontaż kolektywnego przywództwa, tak? On miał zapewnić stabilność tego, żeby te siły ośrodkowe Chin nie rozerwały, tak? Jednocześnie jakby ten model się wyczerpał na innych poziomach, nie zdążymy tego omówić. Ten kult PKB, który z zewnątrz dla nas wygląda niezwykle spektakularnie. Wzrost 10%, miasta wyrastające jedno po drugim wieżowce, jak się pojedzie do Chin, to po prostu to jest oszałamiające. To dzisiaj prowadzi do ogromnego marnotrawstwa i to też trzeba zrobić. W sensie, jeżeli Chiny, dla mnie sukces Chin w mierzony PKB to są PKB rzędu 3%. Jeśli Chiny dzisiaj będą rosły 3% i nadal będą stabilne, to znaczy, że idą w dobrą stronę. 10-procentowe wzrosty to jest ciągłe to nacisk na tworzenie PKB zupełnie zwiedzie Chiny na manowce. Tu jest akurat drugi raport, w którym pisałem dokładnie o tym, więc nie będę się tutaj rozwodził. Także w wymiarze gospodarczym jakby ten model gospodarczy, który był w latach 70. Chinach wprowadzony, on dostarczył ogromny wzrost, jednocześnie jego polityczne konsekwencje doprowadziły Komunistyczną Partię Chin do prawie wewnętrznego rozpadu. Tak? Stąd ta recentralizacja i stąd ta niechęć wobec reform, bo reformy gospodarcze, tak jak Chiny oficjalnie o tym mówią, mają oddać jeszcze więcej władzy społeczeństwu. Tak? Jeśli Państwo pozwolą przedłużyć 5 minut, to będzie czas na dwa pytania, ale profesor Góralczyk jeszcze chciał powiedzieć i zobaczymy. Proszę Państwa, rzeczywiście teraz rozumiem, dlaczego się nie rozumiemy. Ta filipika, która była przeciwko merytokracji, pokazuje, że mamy odmienne zupełnie optyki patrzenia na to, co się stało. I jeżeli jest tak, jak panowie piszecie w raporcie i jak tutaj mówicie, to jak wytłumaczyć ten fenomen 40 ostatnich lat? Jak to się stało, że państwo z poziomu Republiki Czadu i Środkowoafrykańskiej jest już takim zagrożeniem, że Amerykanie się go boją? Jeżeli tam nie było merytokracji, to co? Co tam było? Otóż ja analizowałem i podałem i nie będę się tutaj powtarzał. Tam są elementy merytokracji. Jeżeli jest tak, jak mówicie, to dosłownie w tej chwili proszę wejść na internet. Jest przecież wydany we wrześniu tego roku raport Banku Światowego poświęcony Chinom z udziałem ponad setki światowych specjalistów i chińskich też pod egidą Li Keqianga. I jaki jest tytuł tego raportu? Innowacyjne Chiny. Jak to się ma do całej naszej debaty? To jest zupełnie inny świat. W innym wymiarze się poruszamy. Więc albo się wyzwolicie z tych schematów marksistowsko-leninowskich, albo wasza analiza będzie nieadekwatna do tego, co się w Chinach i z Chinami dzieje. Dwa słowa, bo i werwę. Dwa słowa, dosłownie dwa zdania, ponieważ dwa punkty. Oczywiście, tak jak powiedziałem, merytokracja z czasem przekształca się w oligarchię. I ten elementy merytokratyczne były w Chińskiej Republice Ludowej w ciągu ostatnich 40 lat, ale ten model i ten system przekształca się w oligarchię obecnie. Jesteśmy na tym pierwszym pokoleniu, które odchodzi. Przyszło drugie pokolenie tak naprawdę ludzi rządzących w Chińskiej Republice Ludowej. W międzyczasie byli stewardzi, nazwijmy to w ten sposób.
i ono oligarchizuje. To jest proces. To jest, następuje powoli. A jeżeli chodzi o ten fenomen tego wzrostu gospodarczego, on wynikał z prostego faktu. Partia odsunęła się, dała społeczeństwu pewną przestrzeń do działania. Moim zdaniem często pojawia się hasło pod tytułem, że partia swoją polityką wydźwignęła 400 milionów z biedy. Kłamstwo. Partia nie wyciągnęła nikogo z biedy poza swoimi działaczami. Partia odsunęła się i pozwoliła tym ludziom samym się wyciągnąć z biedy. Poprzez to, że przestała im chociaż trochę przeszkadzać. Dziękuję. Dobrze, ponieważ nagrywamy, chciałabym zaprosić dwie osoby tutaj na środek, żeby powiedziały do mikrofonu. Tak, tak, żeby ten mikrofon był przekazany i prosimy o dwa pytania. Lekko przedłużę, ale nie widzę tutaj chętnych. Czy ktoś się zgłasza? Jest jedna osoba, dobrze. Dobry wieczór, Kobierski Łukasz. Mam dwa pytania. Mam dwa pytania. Pierwsze to do twórców raportu. Jak się przejawia ta ideologia marksizmu w polityce zagranicznej Chin? I pytanie do profesora Góralczyka. Mówił pan o bańce na giełdzie w Chinach i o tym, że wiele osób odsunęło się od partii, przestało w nią wierzyć. Jakie inne wydarzenie mogłoby doprowadzić do podobnej akcji, żeby jeszcze więcej tych osób odsunęło się od partii? No i w zasadzie to wszystko. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zadać teraz pytanie i wówczas moglibyśmy już oddać głos naszym prelegentom, żeby odpowiedzieli i podsumowali. Proszę bardzo. Damian Kozłowski, dzień dobry, bo ja mam takie pytanie. Byłem dosłownie tydzień temu, wróciłem z Chin i tak w Polsce szczególnie pokutuje taki wizerunek, że wschodnie Chiny są bogate plus duże ośrodki i celowo wybrałem się do bardzo małego ośrodka, jednomilionowego i plus minus zobaczyłem miasto na poziomie polskim i no, prosiłbym o ustosunkowanie się do tego. Może pana doktora Bogusza i pana profesora potem. Dziękuję. Dobrze, to jest ostatnia szansa, żeby jeszcze dorzucić swoje pytanie do tego zbioru. W takim razie pozwólmy odpowiedzieć naszym panelistom. Oddaję głos. Dobrze, ja się wkrótce odniosę do wszystkich trzech, ale zaraz przekażę. Jeśli chodzi o to jednomilionowe chińskie miasto, znaczy rozumiem, że chodzi o te różnice międzyrozwojowe, tak? Znaczy myślę, że te miasta pierwszego poziomu, tak w tej klasyfikacji chińskiej, Szanghaj, Tianjin, teraz ich już jest dużo więcej, to nie jest poziom Polski, tylko to jest, mam nadzieję, Polski 2050. Stąd te mniejsze miasta tak wyglądają. Znaczy, ja mogę tylko skomentować w ten sposób, że jeśli chodzi o politykę urbanizacyjną w Chinach dzisiaj, to bardzo skupia się ona właśnie na ośrodkach miejskich tego typu. To znaczy przede wszystkim jeśli chodzi o rozwój rynku mieszkaniowego, rozwój infrastruktury, te miasta pierwszego typu, tam jest ograniczona migracja, tak? Ten system hukou ogranicza migrację do tych największych miast. Jednocześnie większość środków i tych strumieni migracyjnych jest nakierowana właśnie na te mniejsze miasta. Wychodzi to z takiej konstatacji, że te duże miasta już pękają w szwach i tych środków tam nie potrzeba tak dużo. Stąd być może jakby efektem jest to, że te mniejsze ośrodki w ten sposób wyglądają. Natomiast wciąż w Chinach, gdzieś w Guizhou czy prowincjach naprawdę biednych, to wciąż nie wygląda różowo, wygląda bardzo źle. Świadczy o tym, no, to, co Xi Jinping robi przez ostatnie kilka lat, jeździ po naprawdę bardzo, bardzo biednych regionach i walczy z ubóstwem, to jest jedna z jego, pewnie będzie jedną z jego w ogóle elementów jego jakby dziedzictwa politycznego, bo rzeczywiście walka ze skrajną biedą w Chinach, ona trwa, ta bieda była dużo większa kilka lat temu niż dzisiaj. Jeśli chodzi o tę politykę zagraniczną, to
Ja bym powiedział, że raport się skupia przede wszystkim na kwestiach wewnętrznych. W polityce zagranicznej troszkę bym rozszerzył. To znaczy mówiłem już o marksizmie, leninizmie, który może jakoś rzucać światło czy sposoby rozumienia jakoś kształtować w odniesieniu do zaawansowanych kapitalistycznych gospodarek. Znaczy myślę, że przekonanie o tym, że konflikt świata socjalistycznego z kapitalistycznym jest nieuchronny, on może jakoś rzutować na Stany, chociaż tam jest bardzo dużo realizmu politycznego. Natomiast tutaj jeszcze bym dorzucił drugą rzecz. Jeśli chodzi o politykę wobec państw rozwijających się, która jest dzisiaj jakby kluczem chińskiej polityki zagranicznej, czyli nowy jedwabny szlak jest skierowany do państw rozwijających się, tak? To tam ten marksizm się łączy z takim fundamentem ideowym wypracowanym w latach 50. i 5 zasad pokojowego współistnienia i generalnie ambicji Chin, żeby animować trzeci świat. Był taki moment w latach 50., potem 60., gdzie Chiny się jaką tą trzecią drogę kreowały i tam ta polityka zagraniczna, przynajmniej w warstwie retorycznej, ma w sobie mniej z marksizmu stricte takiego, ale z tej ideologii trzecioświatowej, ideologii globalnego południa. Więc jeśli no, tutaj jesteśmy przedstawieni jako pełni marksiści, znaczy mówiący, że wszystko, co się w Chinach dzieje, jest tłumaczone przez marksizm-leninizm. To, co się w Chinach dzieje wewnętrznie, a przede wszystkim to, co się dzieje wewnątrz partii, tam ten klucz jest istotny. Natomiast w polityce zagranicznej realizm, globalne południe, trochę pewnie marksizmu też. Natomiast no, to nie jest wszystko, ten marksizm. Czy ja już od razu sobie pozwolę odpowiedzieć na to pytanie. Tak jak kolega powiedział, my patrzymy, używamy klucza marksizmu, leninizmu, czy państwa późnego stalinizmu do rozpoznania mechanizmów wewnątrz partii. Jak ta partia wewnątrz działa i jak zarządza państwem. Nie zajmujemy się, dopiero w trzecim rozdziale trochę poruszamy temat kwestii, jak to państwo zarządza społeczeństwem. Tam system wiarygodności społecznej, ten social credit system i tak dalej, masowa urbanizacja i tak dalej. Więc ten klucz marksizmu służy nam do rozpoznania mechanizmów wewnątrzpartyjnych. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, tak jak pan kolega powiedział, to jest przede wszystkim realizm, bardzo taki zdroworozsądkowy realizm i realistyczne ocenienie własnych możliwości. Z drugiej strony to ideologia trzecioświatowa rozwoju. Jeżeli tutaj jest jakiś element marksizmu, to na pewno teoria zależności wypracowana w latach 50. w Związku Radzieckim, która mówi o tym, że w przeciwieństwie do systemu teorii liberalnej rozwoju, która mówi, że każde państwo czy społeczeństwo musi przejść poszczególne podobne etapy rozwoju, żeby osiągnąć wyższy poziom rozwoju, to teoria zależności mówiła, że państwa rozwijające się mogą uderzają w sztuczny sufit stworzony przez państwa rozwinięte, które uniemożliwiają im dalszy rozwój, ponieważ utrzymują je właśnie w formie zależności ekonomiczno-gospodarczej w stosunku do, to są zazwyczaj były kolonie, do byłych metropolii. I jedynym możliwością wyjścia z tej zależności jest zerwanie tych więzów kolonialnych i stworzenie wspólnego rynku, wymiany, wspólnego frontu, nazwijmy globalnego południa, który będzie się wspierać nawzajem, rozwijać się. No oczywiście Chiny aspirują do bycia tutaj przywódcą tego globalnego południa i tutaj widzę taki element marksizmu, właśnie teorię zależności, ale tego marksizmu w takiej realnej, codziennej dyplomacji zbyt wiele nie ma. To jest klucz bardziej wewnętrzny do zarządzania partią jako całością. Dziękuję. Oprócz tego, że wszystkie decyzje o polityce zagranicznej podejmowane są w specjalnych grupach kierowniczych Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i nigdzie indziej. No właściwie tutaj ułamek tego, co zawierają obie publikacje, poruszyliśmy. Jeszcze było pytanie do profesora Góralczyka, ależ to aż prosi się nawiązać, tak, aż prosi, żeby się nawiązać do jego publikacji, gdzie, w której bardzo syntetycznie pokazuje też dyskurs geopolityczny elit chińskich, gdzie również te specyficzne elementy się pojawiają i również narzędzia, jakby które znajdują w własnej kulturze, cywilizacji, próbują być zastosowane, ale o tym zobaczymy, czy pan profesor powie.
Wspaniałomyślnie na początku debaty dałem panom absolucję, że nie jesteście marksistami, ale wydaje mi się, że po całej tej debacie głównym bohaterem będzie marksizm-leninizm. I nad tym ubolewam, bo wydaje mi się, że dyskurs powinien być inny. Nie poruszyliśmy dwóch zagadnień chińskiego nacjonalizmu, w który zagrano po Tiananmen i próby powrotu do konfucjanizmu. Ale nie będę na ten temat mówił, tylko sygnalizuję, że całe połacie bardzo istotnych rzeczy zostały tu pominięte. Pan Łukasz Kobierski zadał pytanie, co musi się stać, żeby partię odsunąć do władzy. Otóż odpowiedź jest prosta i jednozdaniowa. Jeśli nie dotrzyma tych obietnic Xi Jinping, które złożył, czyli 2021, że będzie społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu, 2035, bo 2049 to nie dożyje, a 2035, że będzie innowacyjne. I jeszcze, jeżeli bardziej Chiny spowolnią, no to wystarczy na pasztet, żeby go mieć. Natomiast to drugie pytanie, jak pan pojechał i rozumiem, że to rozumie pan to miasto na poziomie Polski w pozytywnym czy negatywnym sensie, bo miasto na poziomie Polski, no właśnie, tak mi się wydawało. Więc ja odpowiem dwie rzeczy i jedną pozwolę sobie na pewną prywatę, taki osobiste, plastyczną rzecz państwu, żeby w pamięci pozostała. Po pierwsze, obecny premier Li Keqiang zapowiedział, że do roku 2030 70% Chin będzie zurbanizowanych. Chcę podkreślić, że kiedy Chiny startowały do reform w grudniu 78, to 84% społeczeństwa było na wsi. Czyli kiedy Chiny ruszały, to była cywilizacja chłopska, agrarna, a dopiero potem marksistowsko-leninowska i komunistyczna. To też trzeba brać pod uwagę, czyli ten niebywały proces urbanizacji. Druga rzecz, którą w tym kontekście chciałbym panu powiedzieć i państwu też, bo to istotne. Wspomniałem tu tego eksperta chińskiego, on najlepsze książki teraz pisze i publikuje tylko w HRL, ale mieszka i jest cenionym badaczem w Singapurze, Cheng Yun-Nien. Otóż on wydał parę lat temu taką książkę Chińskie reformy w trzech etapach. No to jest zresztą nawiązanie do koncepcji Deng Xiaopinga. Pierwsze 30 lat odbudowa siły państwa, drugie 30 lat teraz właśnie, jesteśmy tego świadkami, odbudowa siły nabywczej obywatela, a dopiero po 2030, może 35, budowa nowego systemu politycznego, który, o tym jestem przekonany, nawet jeśli nie dożyje, nie będzie podobny do cywilizacji zachodniej czy liberalnej demokracji. I teraz panu odpowiadając prywatnie, polecam państwu, proszę sobie, panowie, może pan szczególnie, Bogusz zna Tulou. To są takie mniejszości, jest Hakka w prowincji Fujian. Provincja Fujian to jest ta vis-a-vis Tajwanu, górzysta. I tam są takie obiekty zaliczone do światowego dziedzictwa UNESCO. Zamiast wiosek są obiekty w postaci takich tulejek, przypominających trochę rzymskie koloseum. I to żyje od XVI stulecia. Można tam przenocować. I ja tam pojechałem, wziąłem małżonkę, 300 kilometrów od portu, szybką koleją w godzinę i wziąłem sobie kierowcę Chińczyka, bo kto na prowincji chińskiej jest i próbuje z angielskim, to nie ma w ogóle o czym rozmawiać. I co mnie zaskoczyło, a przecież całe życie zajmuję się Chinami, że jadąc do tych Tulou, co chwilę tunel, tunel, tunel. I jak sobie zestawiłem naszą Gehennę z budową metra w Warszawie, a to była głęboka chińska prowincja, to sobie pomyślałem to samo co pan, gdzie my jesteśmy. W tym sensie warto to wziąć pod uwagę, że Chiny to nie tylko marksizm-leninizm, ale mosty, wiadukty, tunele i najnowsza infrastruktura na świecie. I to jest też obraz, o którym powinniśmy mówić, a nie tylko o marksizmie-leninizmie. Dziękuję. No cóż, chyba już przedłużyliśmy. Bardzo dziękuję przede wszystkim prelegentom, bardzo dziękuję wytrwałej publiczności. No to jest oczywiście zarys problemów modernizacyjnych państwa chińskiego czy kontynentu chińskiego. Mam nadzieję, że
będzie więcej szans na debaty i więcej publikacji tutaj wspomnianych autorów, a na razie musimy już opuścić salę. Dziękuję bardzo za uwagę.